te dokumenty są. Drugiego listopada w Dniu Pamięci Wszystkich Zmarłych Wiernych katolicy lwowscy tradycyjnie zgromadzili się przy grobie świętego Józefa Bilczewskiego na cmentarzu janowskim, gdzie w tym roku metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki poświęcił odrestaurowany nagrobek księdza Karola Jastrzębskiego, wieloletniego proboszcza Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie oraz nagrobek powstańca styczniowego Aleksandra Szatkowskiego. Mszy świętej na cmentarzu przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, a kazanie wygłosił biskup Leon Mały. Następnie metropolita lwowski poprowadził procesję modlitewną alejami cmentarza. Dzięki dobroczyńcom z Polski i wolontariuszom polskich organizacji miasta Lwowa zapalono tysiące zniczy na grobach cmentarza janowskiego. Chodź i zobacz, Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli, oto jak go kocham. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł. A Jezus ponownie, ukazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. To jedna z najcięższych chwil, jakie kiedykolwiek ludzkość przechodziła. Zaciążyło nad nami jakby ołowiany wieko, pod którym duszno nam wszystkim. Wszyscy z obawą myślą o teraźniejszości i z trwogą spoglądają przyszłość. To słowa świętego Józefa Bilczewskiego, który już ponad 100 lat temu pisał te słowa do wiernych we Lwowie. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty przez sakrament chrztu oczyściłeś wiernych zmarłych grzechu pierworodnego. Obmyj ich z własnych grzechów we krwi Chrystusa, którą składamy w eucharystycznej ofierze. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Co odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Tak jak każdego roku, także i w tym roku, dzięki Fundacji i wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, mogliśmy poświęcić następne dwa kolejne pomniki, groby, grobowce. Dzisiaj księdza Karola Jastrzębskiego, kapłana archidiecezji lwowskiej, który w 1966 roku zmarł. Z pewnością wielu Was pamięta, bo posługiwał naszej archikatedrze lwowskiej, i pomnik świętej pamięci Aleksandra Szatkowskiego, powstańca styczniowego. Dziękuję wszystkim za to, że dbacie o groby swoich przodków, bo jest to też wyraz naszej wdzięczności, a także i miłości do nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.